8 lat kibice w Płocku czekali na tak ważny mecz jak sobotnie spotkanie z Termaliką Brukbet Nieciecza. Od 2007 roku, kiedy Wisła spadła z ekstraklasy o taką stawkę jak powrót na najwyższy szczebel rozgrywek, nie mieliśmy sposobności walczyć. Oczywiście sobotni mecz o niczym bezpośrednio nie decydował, ale wiadomo, że jego zwycięzca znacznie do ekstraklasy się przybliżał, bowiem spotkały się drużyny z drugiego i trzeciego miejsca w tabeli pierwszej ligi. Wisła w żelaznym składzie, Kiełpin, Stefańczyk, Krzymiński, Radić, Hiszpański, Janus, Wlazło, Góralski, Iliew, Darmochwał i Lebedyński. Mecz w pierwszej połowie nie przyniósł zbyt wielu ciekawych akcji. Drużyny ograniczały się przede wszystkim do obrony własnej bramki, do tego, by nie stracić gola, zabezpieczyć tyły. W związku z tym takich dobrych, klarownych sytuacji było jak na lekarstwo. I to zarówno ze strony Wisły, jak również Termaliki. Wiadomo, że dla naszego zespołu wynik remisowy, którym ewentualnie mógł zakończyć się mecz, było tyle korzystny, że cały czas wyprzedzalibyśmy Termalikę o jeden punkt. Oto jedna z niewielu akcji naszego zespołu. Strzelał Piotr Darmochwał, ale Sebastian Nowak bez większego trudu to uderzenie obronił. Tym razem w akcji nasz bramkarz Seweryn Kiełpin, który bezpiecznie łapał wszystkie dośrodkowania pod naszą bramkę. Kolejna akcja Wisły. Piłka ekspediowana w powietrze. Był faulowany obrońca gospodarzy Czerwiński przez Mikołaja Lebedyńskiego. Oto główka Jacka Góralskiego, ale Nowak też nie miał tu większych kłopotów z obroną tego uderzenia. Goście próbowali, ale podobnie jak Wisła, no takich klarownych sytuacji nie umieli sobie w pierwszej połowie spotkania wypracować. Oto już końcówka pierwszej części, gdy Wisła śmielej zaatakowała. Strzelał zza 16 metra Piotr Darmochwał i wreszcie akcja z 44 minuty. Dośrodkowanie Stefańczyka, wybita piłka. Darmochwał głową dopada do piłki. Piotr Wlazło był faulowany przez Dariusza Jareckiego. Rzut karny dla naszego zespołu. Krzysztof Janus pewnie w lewy dolny róg bramki Sebastiana Nowaka i prowadzenie Wisły od 44 minuty spotkania. Znakomicie ułożyła się dla nas ta pierwsza, dość bezbarwna połowa spotkania. No ale niestety, tak jak świetnie pierwsza połowa się zakończyła, tak zdecydowanie gorzej rozpoczęła się druga. O tym jednak za chwilę, bowiem jeszcze w końcówce pierwszej części spotkania goście próbowali swojej szansy. Właśnie Jarecki, który faulował przy rzucie karnym, próbował płaskim strzałem pokonać Kiełpina, ale sztuka się nie udała. A to 48 minuta meczu. Dośrodkowanie w nasze pole karne i tutaj nieszczęśliwa, feralna interwencja Marko Radicia, który został przepchany przez Emila Drozdowicza i tak nieszczęśliwie odbił piłkę, że trafił z nią do własnej siatki. Wisła starała się ponownie objąć w tym meczu prowadzenie, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że od zdobycia wyrównującego gola to goście częściej byli przy piłce i to oni atakowali głównie za sprawą Dawida Plizgi, który przed chwilą strzelał na bramkę Kiełpina. Ten wprowadzony w 46 minucie zawodnik siał z poro zagrożenia pod naszą bramką. Dośrodkowanie nawciarzy, Stefańczyk na głowę Iliewa, ale Bułgar pomylił się. Trudna to była piłka do uderzenia. Jak wcześniej wspomniałem, właśnie Dawid Plizga wniósł najwięcej ożywienia w grę zespołu z Niecieczy. Lewoskrzydłowy naprawdę sporo wiatraku robił pod naszym polem karnym. Często dośrodkowywał piłkę, często sam próbował też strzelać, ale no właśnie to mieliśmy kłopoty z powstrzymaniem tego zawodnika. Między innymi w 68 minucie tutaj akcja Jareckiego, strzał, ale jeszcze niecelny, natomiast no coraz częściej było groźnie pod naszą bramką, ale mieliśmy i my swoje szanse. Oto Piotr Darmochwał, który być może powinien wcześniej decydować się na strzał. Dribbling nieudany. Goście wybili piłkę na rzut rożny. Oto 68 minuta spotkania. Piłka trafia do Dawida Plizgi. Ten radzi sobie ze Stefańczykiem. Wrzuca ją na głowę Adriana Paluchowskiego i kolejny rezerwowy, który dosłownie 60 sekund przebywał na boisku, strzelił gola na 2-1 dla Termaliki. Wisła miała swoją szansę na wyrównanie. Minut później w polu karnym znalazł się Darmochwał, strzelił jednak zbyt lekko i zbyt w środek bramki, żeby Nowak dał się zaskoczyć. A oto jeszcze potworne zamieszanie. Tutaj próbowali Różków, Iliew, był jeszcze przy piłce Góralski, ale nikomu nie udało się precyzyjnie uderzyć na bramkę Nowaka. Goście wykorzystali kilka szans do kontrataku, naprawdę groźne sytuacje. Tu ponownie Plizga, ale tym razem do dośrodkowania bardzo dobrze wyszedł Seweryn Kiełpin. Za chwilę kolejna akcja Termaliki. No, wynikały one przede
przede wszystkim z tego, że nasi zaangażowali już wszystkie siły do ataku. Tutaj Biskup strzela, dobrze bita piłka, ale też bardzo dobra interwencja Sewerna Kiełpina. Jeszcze Paluchowski z Plizgą w polu karnym. Plizga zagrywa piłkę do Paluchowskiego, ten przewrotką na szczęście wprost w ręce Sewerna Kiełpina. Dobre sytuacje Termaliki wynikały przede wszystkim z tego, że nasz zespół już niemal w komplecie zaangażował się w akcje ofensywne, chcąc zdobyć wyrównującego gola i dlatego goście dochodzili do pozycji strzeleckich, ale Kiełpin nie dał się już w tym meczu zaskoczyć. Jeszcze w końcówce akcja naszego zespołu, też jak tutaj widać, siedmioma zawodnikami atakujemy, dośrodkowanie Janusa, główka Ilijewa, no i dosłownie, nie wiem, 50-60 centymetrów zabrakło do wyrównującej bramki. Wisła przegrała ważną bitwę w walce o ekstraklasę, ale nie przegrała wojny. Do końca na pewno nie złożymy broni. Przed nami cztery mecze, które trzeba koniecznie wygrać.